Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w Instytucie Verba Veritatis Agata Witkowska, a naszym dzisiejszym gościem jest historyk Pan Lech Kowalski. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dziękuję, że zgodził się Pan nas odwiedzić, a temat, którym, o którym dzisiaj chcemy rozmawiać, niekończący się, budzący, bez względu na czas i porę, wiele emocji, czyli teczki. A szczególnie teczki dwóch postaci, teczki generała Jaruzelskiego i Kiszczaka. Ale chciałam zacząć jeszcze chwilę przed teczkami. W ostatniej dekadzie PRL-u krajem niepodzielnie rządzi generał Jaruzelski przy wymownym wsparciu. Generała Kiszczaka. Czy mógłby nam pan powiedzieć, co to był za duet? Proszę pani, generał Jaruzelski i generał Kiszczak, gdyby ich nie było, to komuniści po prostu by musieli znaleźć im podobnych, dlatego że w latach 80. Oni byli właściwie jedynym rozwiązaniem dla tego obozu komunistycznego, aby on jeszcze przetrwał, aby on jeszcze przeciągnąć go o, o, o dekadę, czy jeżeli było możliwe, to i dłużej. Ja się zastanawiałem kiedyś, czy w historii całego PRL-u znalazłby drugą taką parę. I myślę, że bardzo podobną rolę oni u schyłku, a u początku PRL-u odgrywali m.in. Bolesław Bierut i Jakub Berman. Również mieli, mieli podporządkowane bezwzględnie wszystkie służby specjalne oraz resorty siłowe, czyli Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i Obrony Narodowej. W latach 80. również to się udało Kiszczakowi i Jaruzelskiemu. Kiedyś porównywałem zajmowane stanowiska przez Jaruzelskiego w latach 80. i porównałem y, piastowane stanowiska przez Stalina. Proszę mi uwierzyć, ale generał Jaruzelski w latach 80. Pełnił więcej funkcji y, i stanowisk niż y, Józef Stalin w okresie lat 40. i 50. Generał Jaruzelski y, w latach 80. był m.in. ministrem obrony narodowej, zwierznikiem sił zbrojnych, przewodniczącym Komitetu Obrony Kraju, premierem, pierwszym sekretarzem i przewodniczącym Rady Państwa. Generał Kiszczak oprócz stanowiska szefa MSW był również wicepremierem i zajmował z tytułu nadania mu takich praw przez biuro polityczne szereg stanowisk, które były związane z bezpieczeństwem państwa i porządkiem publicznym. W dwójkę. Skomasowali wszystkie najważniejsze stanowiska i funkcje w państwie, z wysokości których mogli rozporządzać i władać wręcz nieograniczenie. Generał y, Kiszczak został już przez generała Jaruzelskiego tak rozpuszczony, że nie chodził w ogóle na posiedzenia rządu, na przykład do Mesnera, choć był jego ministrem. A Mester był premierem, czy do premiera Rakowskiego. Oni w ogóle funkcjonowali poza tymi strukturami. Wie pani, często tak jest, że kiedy my się odwołujemy do jakichś ważkich wydarzeń historycznych, to mówiło, mówimy biuro polityczne podjęło taką decyzję, sekretariat KC podjął taką decyzję. Nieprawda. Proszę pani. Zrobię taką odskocznię. W sprawie wejścia wojsk sowieckich do Afganistanu, choć oni potem obwieszczali, że biuro polityczne KC, Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, podjęło taką decyzję. Nie, taką decyzję podjął Breżniew na swojej daczy w obecności marszałka Ustinowa i ministra spraw ich wewnętrznych Andropowa. W trójkę stan wojenny wprowadziło w Polsce również niewojskowa Rada Ocalenia Narodowego, bo ona w momencie kiedy stan wojenny już funkcjonował, ona jeszcze nie była powołana. A stan wojenny wprowadził Jaruzelski, wprowadził Kiszczak, wprowadził generał Siwicki i w obecności generała Janiszewskiego. A że później, prawda, trąbiono, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego ukonstytuowała się, podjęła decyzję i tak dalej nie, proszę pani. Chętnych do wstąpienia do WRON poszukiwano jeszcze przez całą niedzielę. Stan wojenny już trwał niemalże 15 godzin. Tak więc to rola tych, tej pary była decydująca, znamienna. My to odczuwamy po dzień dzisiejszy. Co oni potrafili zrobić z tak zwanym PRL-em w ciągu tylko niespełna jednej dekady? No właśnie. A jeszcze, czy to był fenomen osobowości, czy to był raczej wynik ustroju i y, pleców w postaci Moskwy? Proszę pani, zastanawiałem się, jak y, y, mogło tak dwóch różnych generałów z sobą współpracować. Po pierwsze, Generał Jaruzelski, proszę pani, osobowość prymusika. We wszystkim chciał być najlepszy, bardzo łasy na pochwały. No można powiedzieć, sprawiał wrażenie takiego intelektualisty w mundurze, niemniej był to, proszę pani, wilk w owczej skórze. Nikomu nie darował jakichkolwiek negatywnych spostrzeżeń czy wypowiedzi na swój temat. Jeżeli to się przytrafiło któremuś z podwładnych generałów, byli likwidowani natychmiast. Pożegnanie z mundurem, z służbą, później kolejne reperkusje to wyrzucenie z mieszkań służbowych na gorsze itd. Generał przeprowadzał to bardzo wzorcowo wręcz. Z kolei generał Kiszczak brutal. Na swój sposób, jak gdyby narodzony do tych służb, on się dobrze czuł, niczym ryba w wodzie. Służby były jego żywiołem, człowiek, który do końca życia pozostał z podstawówką w zakresie wykształcenia ogólnego, nic więcej nie uzyskał. Co mu nie przeszkadzało, prawda, ukończyć studiów akademickich w Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie? Proszę pani, proszę państwa, ta para, tej parze nikt dobrze nie wróżył, że będą tak stabilnie z sobą współpracowali. Niemniej wynikało to z tego, że oni byli sobie potrzebni. Jeden miał pod sobą podporządkowany resort obrony narodowej, a drugi spraw wewnętrznych. To były dwa filary, na których opierał się cały PRL. Bez nich, proszę pani, bez tych dwóch resortów siłowych Solidarność w roku 80. przegoniłaby tych, że działaczy wszystkich partyjnych szczebla centralnego, krajowego w ciągu, ja nie wiem, no dwóch, trzech tygodni to by przestało istnieć. Natomiast te resorty gwarantowały funkcjonowanie tego ustroju o, o, o całą dekadę jeszcze dłużej. Proszę pani, oni byli zaprogramowani wręcz przez służby specjalne od zarania, kiedy się związali ze Związkiem Sowieckim. W przypadku generała Jaruzelskiego to był rok 43. Październik, lipiec, kiedy on przybywa do obozu w Ryazaniu, tego wojskowego i tam zdobywa szlify te pierwsze oficerskie. Natomiast w przypadku generała Kiszczaka on wstępuje w grudniu 1945 roku do informacji wojskowej, które z niczym innym jak, proszę państwa, kontrwywiadem sowieckim, śmierż, najbardziej okrutnym ze służb specjalnych, pełnym dewiatów, morderców, rabusiów pospolitych, którzy byli i tworzyli te nasze służby tutaj w okresie PRL-u. Każdy jeden z nich, zarówno Jaruzelski, zarówno Kiszczak byli związani z tymi służbami bardzo mocno, nie emocjonalnie, ale wręcz strukturalnie i organizacyjnie. Jaruzelski w 1946 roku zostaje stałym współpracownikiem kondrywiadu sowieckiego Smierz. On się nazywa na użytek Polski informacją wojskową, przybiera kryptonim TW Wolski, jest tym, który pisze meldunki o polskim podziemiu Głościowym, który aresztuje, przesłuchuje, konwojuje do urzędów bezpieczeństwa polskich patriotów, którym komunizm się tak trywialnie powiedzmy nie spodobał. prawda? I to, co się tutaj działo po wojnie. Z kolei generał Kiszczak od 1946 roku niemalże jest ciągle w terenie, ściga i bierze udział, w czynnym zwalczaniu ruchu oporu tego powojennego i to z bronią w ręku. Jak oni mówili, egzaminem ich dojrzałości była, było właśnie to szczyszczanie polskiego podziemia niepodległościowego. Jakiekolwiek najmniejsze zawahanie się, któregoś z, 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 z nich wymienionych, byłby to koniec jego kariery. Poza tym ich nie było trzeba specjalnie motywować. Jaruzelski bardzo szybko rozejrzał się i zdawał sobie doskonale sprawę, że ze swoim pochodzeniem ziemiańskim, w tejże nowej Polsce, w którą Rosjanie nam zafundowali po 1945 roku, on nie zrobi żadnej kariery, aby łasy, jak mówiłem, na zaszczyty, dowartościowywanie, chwalenie i tak dalej. I on się związał z Sowietami z pełnym wyrafinowaniem, poszedł na tą współpracę. Natomiast Kiszczak on nie widział żadnej przyszłości przed sobą. Szkoła podstawowa, prosty wiejski chłopak, jakbym pokazał Państwu jego pierwsze meldunki z okresu służby w informacji wojskowej, to błąd ortograficzny, na błędzie, po prostu niemalże taki jeszcze półanalfabeta. I on, jeżeli Jaruzelski z takim wyrafinowaniem poszedł do komunistów, bo wiedział, że przeszłość to jest skreślenie jakiejkolwiek kariery w tym nowej Polsce, to Kiszczak poszedł z czystego wyrafinowania. Proszę pani, gdyby komuniści po wojnie nie opanowali tutaj sytuacji w Polsce, a byliby jedną z partii walczącą o władzę, to proszę mi wierzyć, ani by się w ich szeregach nie znalazł Kiszczak, ani by się nie znalazł Jaruzelski. Oni tam poszli początkowo, żeby się urządzić, a kiedy zostali zaakceptowani i y, sowieci. Y, Roztoczyli nad nimi pewien parasol ochronny, bo widzi pani, to byłoby niemożliwe od 1945 roku do 89 roku, tak jak ta para cały czas się utrzymać niemalże od połowy swojej kariery na wysokich kierowniczych stanowiskach w państwie. I w międzyczasie zmieniło się ministrów, sekretarzy, prawda, premierów, a oni trwali, oni trwali. Fenomen, fenomen można powiedzieć tego. Przystosowawczy. Duetu. Tak, przystosowawczy. I jeszcze jedna rzecz, tak się zastanawiając, od takiej strony jednostki ludzkiej, człowieka, do czego człowiek jest zdolny, jak daleko potrafi zastosować pewien mechanizm wyparcia w odbiorze rzeczywistości, żeby osiągnąć swój określony cel. Ale ja, jakby idąc dalej, też zmierzając do tych teczek, Chciałam jeszcze wspomnieć właśnie o y, wydarzeniach. Y, kiedy generał Jaruzelski został w 1989 roku prezydentem, powstał przy rządzie Tadeusza Mazowieckiego od razu specjalny zespół, który zajmował się propagandą, prawda? I tam ten zespół przygotował wytyczne do tego, jaką budować propagandę, jaki budować wizerunek. Te działania były bardzo dobrze przemyślane i one były celowe, tak żeby ten zespół... Zmieniać narrację do zmieniającej się rzeczywistości, takie trochę lakierowanie postaci, i tu niestety te działania my możemy, my widzimy ich efekt dzisiaj w naszym życiu. Ja tylko jeszcze szybko przypomnę. Że w, kiedy po strajkach w lecie 80 roku trochę to oblicze PRL-u się zmieniło, prawda? Jakby powstała Solidarność, i, ale Solidarność, która nie tylko była związkiem zawodowym, ale czymś znacznie więcej ruchem społecznym, takim ruchem dającym nadzieję w walce o wolność. Miliony ludzi, którzy mówili, tak, dążymy do wolności, chcemy wolności. Moskwie się to nie podoba. W 80. jest zagrożenie rządu PRL. W 80. Komunistycznego rządu. W 81 wprowadzamy e, stan wojenny, zostaje wprowadzony stan wojenny, żeby złamać całkowicie kręgosłup Solidarności i rozwiać wszelkie nadzieje w dążeniu do wolności. I taki mamy obraz. Później e, i, i tak było. W 89, e, e, I cały czas towarzyszy temu propaganda. W 89 roku e, powstaje ten specjalny zespół, mamy propagandę, narrację i już jakby kończąc. Ten mój wywód, i oddając panu głos. W 2016 roku zostały przeprowadzane badania na, z okazji 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Badania przeprowadzał Cebos i Kantar i zapytano respondentów, czy wprowadzenie stanu wojennego było słuszne. I 45 1% dla Cebosu, 43% dla Kantaru respondentów odpowiedziało, że było słuszne. 43% ludzi, że, to, że wprowadzenie stanu wojennego nie było dobrym posunięciem czy słusznym, tak odpowiadało pomiędzy 28-32% respondentów. Reszta nie miała zdania. Zatrważające dane. 35 lat później, z tymi informacjami, z dokumentami, z badaniami historyków, z pracami, nasze społeczeństwo dalej oddaje efekt propagandy. Oczywiście, że tak. Proszę zauważyć, co się dzieje już w momencie, kiedy zostaje ten powołany okrągły stół słynny. Otóż minister Ciosek użył takiego określenia. Do uczestników skierował y, tychże obrad. Ja was tylko proszę, żebyście nie obrażali królowej. Chodziło o Jaruzelskiego. Można było y, na wszystkich psioczyć, prawda, z władz rządowych i tak dalej. Natomiast on miał być poza wszelką krytyką. Proszę teraz zauważyć, co się dzieje po roku 1989. Na czele Polskiego Radia i Telewizji jest taki osobnik jak pan Rawicz, prawda. Tajny współpracownik służby bezpieczeństwa i pan Rawicz wydaje zarządzenie wewnętrzne obowiązujące w telewizji i w rozgłośniach polskiego radia, zakazujące ukazywać generała Jaruzelskiego w złym świetle. No więc jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę 45 lat niemalże propagandy tak ogłupiającej, jaką komuniści narzucili, cenzury prawda, wyselekcjonowanych autorytetów, to nie dziwmy się, że po takim tsunami niemalże intelektualnym, jakie wywarli na narodzie tego typu propagandą, są takie wyniki później badań. My nieraz mówimy, że można już było przyspieszyć, zmienić coś po roku 1989. Ja myślę, żeby osiągnąć coś, co jest faktycznie polskie, narodowe, Nasze związane z naszą kulturą, z bytem w tejże części Europy, to ja myślę, że to jeszcze trzeba niemalże tyle samo lat od chwili, co komuniści dzierżyli władzę. Proszę zobaczyć, jak to idzie bardzo opornie i, i jak, jak słabo zdobywamy poszczególne przyczółki. Wszystkie kierunki humanistyczne w wyższych uczelniach uniwersyteckich opanowane przez albo pociotków, albo drugie, trzecie pokolenie byłych prawda, nadwornych dygnitarzy i historyków, którzy, którzy słodzili ten PRL przez dekady. Proszę Państwa, podobnie jest również w świecie artystycznym. Odwoływanie się do niektórych autorytetów, które ja widywałem w różnych miejscach, w najróżniejszych okolicznościach, już nie chcę tego przytaczać, to nadal prawda trwa. Jeżeli pani weźmie dzisiaj CV niektórych naszych no, pseudoautorytetów, to pani zauważy, że gdzieś te ich CV zaczyna się dopiero od roku 1989. Pogubili, wie pani, całą masę wcześniej pisanych prac, książek naukowych, wypowiedzi, udziałów w konferencjach, tego nie ma, jakby się narodzili w roku 89, a to są ci sami ludzie. Proszę zauważyć, że kiedy przestają być czynnymi politykami, zarówno Jaruzelski, jak i Kiszczak, a jest to rok 91, no to co się dzieje? Od razu Kiszczak wyrzuca książkę na rynek wydawniczy pod tytułem Generał Kiszczak powiedział prawie wszystko. Wie pani, ja widziałem przynajmniej kilka wersji tej książki w IPN-ie. Więc on był za głupi, żeby udzielać odpowiedzi na tym poziomie, które są w tej książce, więc mu pisali, byli SBC, jego podwładni, te wypowiedzi one były dopasowywane, wie pani. Z tą jego książką jest trochę tak, jak ze wspomnieniami marszałka Żukowa, wie pani? On już nie żył, a jego córka. Przy każdym nowym wydaniu wnosiła poprawki, córka, to znaczy za Breżniewa, to musiał być Breżniew, tymże bardzo ważnym pierwszym sekretarzem, prawda, najważniejszym, jak był Chruszczow to za Chruszczowa, prawda, i ona tak brnęła i towarzyszyła każdemu kolejnemu nowemu sekretarzowi, poprawiając wspomnienia marszałka Żukowa, swojego ojca. I co robi pokiszczaku jaruzelski? Robi to samo. W 1992 roku wyrzuca swoją książkę, zakłamaną do szpiku kości pod tytułem Stan wojenny dlaczego? Proszę pani, ja też tą książkę nabyłem, wszystkie nabywam, bo interesują mnie te osoby. Jakie były kolejki się ustawiały, a ten łgasz niemalże każde wydarzenie tak splugawił w tej książce i Polakom to nie przeszkadza. Myśli pani, że wiele się ukazało negatywnych recenzji na temat jednej i drugiej książki? Absolutnie. Tam ktoś popsioczył, a te książki nadal są, wie pani, i wielu młodych, nieprzygotowanych historyków je zalicza do książek z literatury przedmiotu, które poruszają, czy z wydarzeń, które opisują. No to trwa i to nadal trwa. Tym bardziej. Że oni w pewien sposób również się przygotowali, żeby się obronić. No niech pani patrzy takim klasycznym przykładem, nie znam składu sądu ani y, takiego sądu w Polsce, który chciałby y, ich naprawdę kiedykolwiek, kiedy jeszcze żyli, rozliczyć. To było niemożliwe. Cztery lata dla generała. Oczywiście. Taka, tak, ale, ale, z, ale. ze skróceniem ale to... do dwóch, prawda? Za. tak. Ale to są kpiny wręcz, wie pani. oni mieli do dyspozycji nie tylko sądownictwo, służbę zdrowia. No przecież mój Boże, na każde kichnięcie karetka na sygnale jechała na Ikara, albo na Oszczepników, albo po Kiszczaka, albo po Jaruzelskiego. Oddzielne sale, w których przebywali, z telewizorem, obsługa, wyizolowane półpiętra, prawda, wszystko do dyspozycji. No I właśnie. to się działo już w Nowej Polsce. No właśnie. I teraz hmm, przechodząc e, jakby jeszcze te tytuły, które dzisiaj możemy przeczytać, niektórych opracowań, e, no nie dokumentów, ale opracowań jaruzelski e, dyktator czy bohater. Jakby już stawianie tego pytania jest mocno wątpliwe, bo my wiemy, czy to był dyktator czy bohater. Ale właśnie jakby teczki to jest też taki to jest też takie miejsce gdzie tam budowali swój wizerunek tak. czy jeszcze zanim przejdziemy teczek tych dwóch generałów czy może pan nam powiedzieć o tym gdzie były przechowywane teczki jak żeby nasi widzowie jakby mogli zrozumieć jak trudno było do, byłoby było Komuś innemu niż te dwie osoby, wydobyć teczki. Eee. Już, już y, Państwu i Pani mówię. Każdy oficer, każdy generał, każdy żołnierz zawodowy przez cały okres swojej służby, zanim y, podąża, y, teczka. Ona się nazywa zeszyt ewidencyjny. W tym zeszycie jest cały przebieg y, służby wojskowej udokumentowane. Wszystkie opinie, y, wszystkie zajmowane stanowiska, wszystkie prognozy y, to są. Obszerne teczki. I proszę pani, przed 1989 roku bywało tak, mogę to Pani powiedzieć na przykładzie Akademii Sztabu Generalnego, z którą byłem kiedyś tam związany. Kadrowcy wołali oficerów, którzy odchodzili do rezerwy i się pytali. Po prostu się pytali bezczelnie, co z tej teczki usunąć, żeby w tej nowej trzeciej RP to już nie przeszkadzało. I te teczki były po prostu bebeszone, tak jakby można było to określić. Natomiast te teczki dla każdego wtedy oficera, żeby do niej zajrzeć, było trzeba mieć pozwolenie departamentu, kadr, prawda? Później to przenoszone było na grunt dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego. Wszystkie te teczki znajdowały się w Centralnym Archiwum Wojskowym. Dostęp do nich był oczywiście. A gdzie to było zlokalizowane? Przepraszam. Gdzie mieściło się to Centralne to się mieści... Archiwum Centralne Archiwum Wojskowe mieściło się w Rembertowie, tutaj pod Warszawą, obszerne gmaszysko, ludzie zatrudnieni na etatach kierowniczych no to również przechodzili ścisłą selekcję w tymże archiwum, w roli archiwistek, archiwistów najczęściej były to dzieci kadry zawodowej więc przetrzymywanie, uniedostępnianie i robienie naprawdę wiele zła wynikało już z samej tejże instytucji Wie Pani, ja dwukrotnie byłem ukarany, dwukrotnie miałem zakaz wstępu do Centralnego Archiwum Wojskowego na okres dwa razy po pół roku, ze względu na to, że podejmowałem w swoich badaniach problemy, które, na które nie było zgody, a że znałem archiwa, bo pracowałem w Wojskowym Instytucie Historycznym, to dzisiejsze jest obecne Wojskowe Biuro Historyczne. To y, proszę pani. Hmm... Wiedziałem, że te panie, archiwistki nie są wykształcone wykształconymi archiwistkami, tylko na zasadzie znajomości tą pracę otrzymały, więc na przykład chcąc dobrać się do dokumentów związanych z agresją Wojsk układu warszawskiego na Czechosłowację, to ja nie pisałem tego, że ja chcę z tej działki te dokumenty, tylko ja pisałem sztab generalny, struktura organizacyjna 68 rok, zarządy pierwszy drugi itd. i tak dalej ta dziewczyna swojej naiwności nie wiedząc co ja sobie tu w głowie zakombinowałem przynosiła mi te teczki a tam był układ warszawski prawda i takimi małymi kroczkami między innymi tak zdobyłem dokumenty oszukując tak zdobyłem dokumenty do biografii Jaruzelskiego i również Kiszczaka niestety wpadłem bo jeden z dyrektorów no, przejrzał te moje sztuczki, no i konsekwencje były takie, jakie były. Było bardzo trudno dostać wartościowe dokumenty i na nich pracować. I to nie był tylko rok, wie pani, tejże PRL-u. Całe lata 90. Y, 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 toczono ogromne boje z centralnym archiwum wojskowym. Tam się nic nie zmieniało. Szyld był ten sam. O mój Boże, kiedy dopiero jakiekolwiek tam zmiany nastąpiły. Natomiast w przypadku takich postaci jak generał Jaruzelski i generał Kiszczak, oni mieli zadanie ułatwione. Proszę pani, to im teczki przynoszono, a nie oni musieli zabiegać. Generał Jaruzelski poczynił takie spustoszenie w swoim zeszycie ewidencyjnym, że tam jest tylko kilkadziesiąt stron, wie pani? No właśnie, i to moje pytanie, ponieważ jakby wiemy. Yy... Jakie losy były teczki generała Jaruzelskiego? Bądź nie wiemy wiemy tylko o teczce, która została spreparowana, sfałszowana. I czy ktoś jeszcze, czy myśli Pan, że ktoś jeszcze oprócz generała Kiszczaka Jaruzelskiego, mógł tą teczkę generała Jaruzelskiego tak sobie pozyskać, żeby ją sfałszować? Czy, czy... nie, nie to było niemożliwe, proszę pani, absolutnie. W pewnym okresie jeszcze te teczki były jeszcze bardziej zabunkrowane, bo one znajdowały się w archiwum Mon to się nazywało, tak? Instytucji Centralnej Ministerstwa Obrony Narodowej. I one się znajdowały w twierdzy Dęblin, nie Dęblin, tylko Modlin, jak się tak to mówiono. I proszę pani, tam socjalizm to jeszcze z dwie dekady miał. Miejsce. Tam jeszcze były na półkach stały dzieła Lenina. Wie pani Piotr Gontarczyk, którego no mówiłem, żeby tam poszedł i, i do tego archiwum popracował, jak poszedł. Wrócił, to mówi, że nie mógł dojść do siebie, bo to już była druga dekada obecnej Polski, a tam jeszcze takie rzeczy były. Wie pani? Powiem tak nie przeszkadzało. Nie, nikomu, absolutnie. O, a w jakich warunkach się pracowało? Niemalże jakby panią wywieźli gdzieś do kopalni na dół, kurz, brud. Jak to wszystko przynosili, to lepkie, wie panie. no o mój Boże. Ja tam nasiedziałem się dużo, jak zbierałem materiał do Kiszczaka, do Jaruzelskiego, do książek jeszcze innych. I powiem pani tak, generał Jaruzelski dokonywał osobiście. Fałszował osobiście swoją teczkę, duży wywiad, duży artykuł temu poświęcił Piotr Gontarczyk, bo ja napisałem biografię wojskową jaruzelskiego, a Piotr Gontarczyk pisze biografię polityczną jaruzelskiego. I ja mu tak udrożniłem kilka tam takich spraw, które, które on później sobie sprawdzał w tych archiwach. On nawet oddał to, te fałszerstwa z teczki generała Jaruzelskiego do y, zbadania przez specjalistów, którzy charakter pisma porównują wszystkie tutaj możliwe za i przeciw. Jednoznacznie jest opinia, że jest to charakter pisma generała Jaruzelskiego. Co on zmieniał, proszę pani? No jak pani mówiłem, to był prymusik. Kiedyś w tej teczce miał wszystko to, co mogło służyć i dobrze o nim świadczyło, Przede wszystkim w Moskwie i na Kremlu, prawda? Tam miał, jak naród gnębił w 1944 i 1945 roku, prawda? Jak przyszedł ze wschodu, jak rozprawiał się z polskim podziemiem, prawda? Jak stłamsił studentów pod Uniwersytetem Warszawskim, jak dopuścił do Szczelaniny w grudniu 1970 roku, jak wprowadził w 1981 roku stan wojenny. Ale proszę pani, po 1989 roku to go już uwierało i to trzeba było wyprowadzić z tej teczki, i on to wszystko wyprowadził. Tam nie ma nic, tam nie ma opinii sowieckich jego przełożonych ze szczebla, był opiniowany y, 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 każdorazowo. Proszę pani, mało tego, no porobił takie świństwa, y, y, że y, ja nie wiem, y, jak można było do tego dopuścić. Jeżeli był odznaczany krzyżami walecznych, ale za walkę z polskim podziemiem niepodległościowym czyli wybijał y, polskich patriotów i za to otrzymał te krzyże to wie pani, co on zrobił? On przesunął daty w, 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 w momencie nadania tych krzyży, tak żeby poświadczały, że on otrzymał je za walki frontowe w czasie II wojny światowej. A był taką mizerotą, że ledwo tą wojnę przeżył, wie pani. Yy, on był w zwiadzie. O zwiadowcach kroniki wojskowe są pełne Ach i Och. W jego piątym pułku pan, Panie nigdy nie znajdzie jakich wyczynów, żadnych wyczynów zwiadowczych jaruzelskiego. To była taka sierota, w sztabach siedział, planował, miał ładny charakter pisma, podkolorowywał, podkolorowywał, wypisywał. Ja się zawsze dziwiłem. Ja myślałem, że on to zrobił po wojnie już, że sfałszował i sobie wrzucił. Ale nie, on taki był. I proszę Państwa, w 1966 roku, jak mu nadali krzyż, ten odznaczenie Virtuti Militarii, to też dopisał w tej swojej sfałszowanej teczce, że on go miał otrzymać za działania na froncie, ale tak się złożyło, że no poszło to w przedawnienie i tak dalej. Bo on się wstydził tego Virtuti Militarii, już też, że tak dostał późno, dlatego że proszę Pani. Krzyż Wirtuty Military miał Breżniew, miał kad narodu polskiego generał Sierow. Co oni sobie po prostu je nadawali, wie pani. Jak tam nie masz krzyża, no to dostaniesz taki, jak nie masz tego orderu, no to dostaniesz. I on na takiej zasadzie otrzymał ten Wirtuty Military. Też datę chciał przesunąć. Wie pani, do tego stopnia się posuwał, że wyciął. Ze swojego zeszytu ewidencyjnego również y, pochodzenie swojej żony. Jej właściwie tam nie ma, a jest rubryka. Jest żona, tam musi być y, y, wszystkie jej dane, panieńskie dane, szkoły, jakie pokończone i tak, dalej, i tak dalej, Nie mamy czasu, bo to jest, ja już kiedyś mówiłem. On się bał pochodzenia żony, bo to było pochodzenie narodowości niemieckiej i tak dalej, stąd jej germanistyka, potem studia, doktoraty i tak dalej w tym języku, bo to był jej pierwszy język. On, on to wszystko z tej teczki. Usunął. Dalej podopisywał sobie różne wie pani rzeczy, poprzesuwał się. Nawet w okresie, kiedy kończył tą trzymiesięczną służbę w Riazaniu, sfałszował, próbował fałszować również swoje, on nie miał nigdy matury, on miał tylko gimnazjum ojców Marianów. Próbował również tam. Po, jak miał oceny słabe, po poprawiać. Wie Pani, no człowiek dopuścił się, no, to, no, to takie coś, wie Pani, jakbyśmy wzięli jakiegoś Menela z Brzeskiej i, i, i on by na takim poziomie e, zacierał swoją przeszłość kryminalną. Tak zrobił Jaruzelski. No właśnie, z jednej strony możemy powiedzieć, że te działania były bardzo naiwne, że one są żenujące, że przecież jakby to było oczywiste, że zawartość tej teczki, że nikt nie uwierzy w tą zawartość tej teczki. A jednak po 35 latach badań mamy odpowiedź respondentów w ilości 40%, że wprowadzenie stanu wojennego było słuszne. Więc ja myślę, że jakby to jest to jest. Cała ta dla nas wydaje się żenujące, śmieszna, a z drugiej strony te wszystkie działania propagandowe e, przyniosły oczekiwany efekt, bo po 30 latach opinia publiczna nie jest e, jednogłośna i nie zgadza się z faktami, e, jak, czym było wprowadzenie e, stanu wojennego, czy było zbawienne, czy było prześladowaniem, czy było zaborem i e, na czyje e, dyktando. A co w takim razie? E, a jeszcze, a co z teczką y, generała Kiszczaka? Generał Kiszczak y, po y, odejściu z resortu spraw wewnętrznych i kiedyś przestał być czynnym politykiem, i, i został generałem w stanie spoczynku. On, nie wiem, albo, albo zapomniał, albo gdzieś mu to y, umknęło może miał jakieś inne, y, istotniejsze sprawy do ukrycia. W każdym bądź razie no, y, popełnił y, niesamowity błąd, y, bo zbyt późno próbował zająć się swoją teczką y, personalną. Pojawił się w modlinie w, w archiwum Icemon, o którym mówiłem, i dosłownie, y, proszę Państwa, m, zabrakło gdzieś 2-3 miesiące, a tą teczkę by przejął. Ona Ale czy wcześniej. To możliwe, żeby zapomniał? Czy to możliwe, przecież te Tak, jakby takie było, było możliwe. Proszę pani, generał Kiszczak to człowiek orkiestra. Tyle, ile generał Kiszczak moim zdaniem wyprowadził strat, o strategicznym wręcz znaczeniu dokumentacji, uschyłku swojej kariery w MSW, to nikt w Polsce. To nie są tylko te dwie teczki TW Bolka, które przyniosła pani pani Maria Teresa Kiszczak do IPN-u. Wie pani, generał Kiszczak, jego mieszkanie to jest całe wybite boazerią. No taki styl, prawda? Takie upodobania i taka moda, może kiedyś była. Tak charakterystyczne tak, dla epoki. Tak. I proszę państwa, pani Kiszczakowa twierdziła, że to znalazła je tutaj, gdzieś tam w jakimś Pawlaczu, prawda? Jak są takie dechy i mieszkanie jest obite, to jest sucho. Natomiast te teczki, które przyniosła. Te oryginały y, 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 pachniały wilgocią. One zostały przyniesione z jakiegoś miejsca, gdzie generał Kiszczak sobie zabunkrował pewną ilość y, dokumentacji. No przecież on im się śmiał w żywe oczy. Oglądał telewizję i mówił: O, ile ja tu agentów swoich widzę i tak dalej. A to była wierchuszka trzeciej RP, już ta nowa, hmm. czy w Sejmie, czy w Senacie, czy w rządzie. Więc ten człowiek wiedział doskonale, co robił. I w tym y, był tak pewny, że jest nie do ruszenia, że gdzieś tą swoją teczkę no, zostawił może na koniec, prawda? I on nie zdążył. I dzisiaj y, ta teczka no, jest dosk. Jak pisałem biografię Kiszczaka, no to nie mogłem się nadziwić. No, y, no jest wszystko, no jest tam wszystko. Wszystkie jego kłamstewka, kłamstwa. Wie pani, on też i daty przerabiał, y, y, nawet urodzenia, y, tam jakby. Jak mu pasowało, to było 17 października, jak mu nie pasowało, to z listopada podawał, prawda. Jak miał tą podstawówkę, to sobie wydłużał tam o dwie, trzy klasy liceum, prawda, nigdy nie był w nim ani nie skończył, prawda. Potrzebował e, takiego jakiegoś kombatanstwa za okres II wojny światowej, to sobie e, podopisywał e, jeszcze wcześniej e, e, na robotach, jak był w Wiedniu. Że był w austriackim ruchu pod, y, oporu, prawda, co było nieprawdą, nadał sobie pseudonim, Fryc, tam swojego szefa, też jakoś tam nazwał. Bzdury, Rosjanie, skądrywiat śmierż natychmiast udowodnili mu, że to są bujdy, prawda, już go mieli prawda, w łapce. No, i oni, oni właśnie tak postępowali. Oni, oni yy, nigdy, przenigdy by nie zmusiła pani do jakiegokolwiek głębszej refleksji na temat tego, yy, co oni czynili w PRL-u, zwłaszcza w tej ostatniej dekadzie. Oni mentalnie nie byli w stanie pokonać tej bariery przez te 45 lat, tego, tego, yy, tego wsadu komunistycznego, żeby Oczeźwieć i powiedzieć y, fakty po faktach. Wie Panie, ja y, w 1991 roku straciłem dużo czasu, bo w każdy czwartek meldowałem się w domu generała Tuczapskiego i go nagrywałem, y, żeby y, opublikować coś takiego jak wywiad rzekę. Y, tytuł roboczy tego były kulisy y, y, Resortu Obrony Narodowej. Każdego dnia od godziny 16 do 19.30, bo potem on był też uzależniony od dzienników telewizyjnych, prawda? Kiedyś się nazywały, więc już do tej godziny pracowaliśmy. Pęczniały mi setki, tysiące stron. I proszę Pani, widziałem, jak on, jak generał Jaruzelski, rozprowadza tych swoich byłych podwładnych, co mogą przekazać, a co nie mogą przekazać. Którego dnia w trakcie nagrywania on do niego zadzwonił. Ja widziałem, co się z tym człowiekiem działo. Generał Tadeusz Tuczapski, lwowiak, sylwetka taka przypominająca naszego przedwojennego generała Sosonkowskiego, przez ten telefon. Trzymał tak, tą rękę miał tutaj tak na spodniach, jak, jak byli przyuczeni stali na baczność, i tylko mówił tak, tak jest, Wojciechu, zrozumiałem, tak, Wojciechu, tak, przemyślę to, Wojciechu. Bo towarzysz Wojciech dowiedział się, że ja go nagrywam i mu zakazał zakazał wydania tego naszego, tej naszej pracy, tej naszej książki wspólnej i się skończyło, proszę pani. Następne materiały, które przynosiłem mu do autoryzacji, były tak cięte, że mógłbym to sobie opublikować, ale w dawnej komunistycznej może Trybunie Ludu. Były bez wartości. Ja straciłem rok czasu, ale to przytoczyłem, dlatego że pan widziała, jak generał pilnował tych wszystkich spraw, żeby one nie wyszły na jaw. On cały czas zawiadywał tym. No tak, to ten zespół powołany, tak. e, kiedy został prezydentem, tam też były, prawda, szereg wytycznych do tego, e, jak przekazywać informacje, o czym mówić, jakiej narracji się trzymać. Czy panu również się udało przeprowadzić wywiad z generałem Jaruzelskim? Nie, proszę pani, tak się wzajemnie nie znosiliśmy. I mogłoby dojść, może i nawet do jakiejś bijatyki, nie wiem, dlatego że on mnie, kiedy byłem w Wojskowym Instytucie Historycznym, on próbował pisząc takie paszkwilandzkie listy w mojej sprawie do mojego szefa, profesora Einenkiela. On mi zabraniał zajmować się swoją osobą. Rozumie panie, ja byłem historykiem, wybrałem go sobie na autora y, 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 biografii prawda że napisze prawdę o nim bo widzi panie ja się zorientowałem kim jest generał Jaruzelski ja się dostałem do takiego archiwum które się nazywało y, 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 archiwum Komitetu Obrony Kraju ono faktycznie nie istniało a o KUK-u w Polsce nikt nie słyszał ja y, y, miałem taki charakter, y, y, taki byłem knobrny trochę, y, 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 nie robiłem tego po prostu, co mi kazano, a co chciałem robić, to robiłem, a to y, nie idzie w parze z żadną karierą. No i się skończyło, jak się skończyło, ale powiem pani tak, ja napisałem do y, y, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego podanie o dopuszczenie mnie do archiwum sekretariatu Komitetu Obrony Kraju. Szefem tego wtedy BBN-u był człowiek, który kierował Solidarnością na Zachodzie w Belgii, w Brukseli. Się okazało później, że też był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Nie wiem co, może miał jakiś dzień taki wyjątkowy, takim dużym zamaszystym pismem napisał, wyrażam zgodę. Wie panie, ja poszedłem do tego archiwum, byłem jedynym historykiem, który został tam dopuszczony. i Jak usiadłem, to nie wierzyłem, co czytam. To pierwszy raz takie rzeczy zostały wydane komuś, kto był spoza koku. Wydzielili mi, wie panie, taki pokój, w którym mogłem tylko siedzieć, nie wychodzić na zewnątrz. Prześnurowali mi zeszyt takim sznurem, kartki mi ponumerowali, mówi, tu będziecie wpisywali te wszystkie informacje. I później na koniec każdego dnia będziecie zdawali. Ja sobie zdałem sprawę, jak zacząłem czytać o Jaruzelskim, bo to były niezniszczone materiały w ogóle. Jak zacząłem czytać, mówię: Boże, ja to muszę opisać, ale teraz tak sobie myślę: jak ja to zrobię? Jak oni mi to zabiorą, ten przesznurowany zeszyt, je wspomnę Cała wiedza i moja praca na nic. I zacząłem się ubierać do tego archiwum koku w obszerniejsze swetry, i takie były notatniki duże wtedy. Wyrywałem kartki w domu i. Kładłem sobie pod ten sweter i w tym archiwum pisałem i chowałem pod sweterek, pisałem i chowałem, a im wypisywałem takie głupoty w ten przesznurowany. I oni tak brali to brali. Ja je wyniosłem, proszę pani, 1500 dokumentów. Związanych z osobą Jaruzelskiego w bardzo dużym stopniu. I wtedy, wie pani, napisałem książkę Komitetu Obrony Kraju na ten temat i napisałem biografię Jaruzelskiego. I Jaruzelski się zorientował, że za dużo już spenetrowałem tych dokumentów i mi zabronił się zajmować sobą, biografię pisać. I proszę pani, protestował, gdzie ja chodzę, gdzie ja publikuję, a wysyłałem do Giedroicza, do, do Francji swoje artykuły w inne miejsca. I ja wtedy powiedziałem sobie tak nie, mówię, teraz to na pewno napiszę, jak mam tak mnie traktuje. I wie pani? Mm, w międzyczasie mi tak było: pokazywali mi kij i marchewkę. Jak marchewkę, to było tak. Yy, żebym sobie zostawił generała Jaruzelskiego i nie pisał biografii, najlepiej, jakbym sobie Andersa wziął na warsztat, może maczka. Ja mówię, że dokumentacja jest w Londynie, tutaj jej nie ma. Załatwimy, pojedziecie sobie na stypendium i tam będziecie sobie spokojnie pracowali. Ja mówię, że raczej to mnie nie odpowiada. A może byście wzięli któregoś z marszałków sowieckich, prawda? Może do Moskwy byście chcieli jechać do archiwum? Ja mówię, już tyle napisałem tekstów negatywnych o kraju rad, że stamtąd nie wrócę. Mówię, też mi odpowiada. Później miałem propozycję na zastępcę Atasze Wojskowej, ja mówię, nigdy nie byłem w dyplomacji. Nie szkodzi po Gdziecie gdzieś sobie tam archiwalnie pracowali, żeby mnie od niego odciągnąć? Tak, właśnie i tak, i tak działa tak fałszowanie historii. Ta tak. Fałszuje historię i tworzy zupełnie nową. I ostatnie pytanie: czy sprawy teczek są zamknięte, czy, czy jeszcze możemy oczekiwać, czy jeszcze jest prawdopodobieństwo, że znowu gdzieś ktoś, jakaś wdowa w jakimś małym pudełku, w twierdzy modlin, czy gdziekolwiek, jeszcze coś jest. Czy mamy ten temat? Zweryfikowane i zamknięte. Nie, absolutnie, proszę pani. No jak teraz nie tak dawno jakiemuś ubolowi gdzieś na Śląsku znaleziono potężne archiwów i dokumenty, które powinny wagi państwowej, powinny być w archiwach państwowych, a on sobie trzymał i to ktoś taki, prawda, z podrzędnego stanowiska. Proszę pani, ja chodziłem po domach, widziałem tysiące dokumentów archiwalnych, o których nie miałem pojęcia, że one istnieją. Proszę pani, ja byłem dwa razy przesłuchiwany przez prokuratorów z IPN-u na temat wiedzy, jaką posiadałem, gdzie w jakich domach są dokumenty. Ale proszę pani, nie było żadnej woli politycznej, tylko na, scharakteryzowałem przynajmniej 10-15 generałów, gdzie widziałem dokumenty, które. Oni nie powinni posiadać. To proszę pani, zrobili tylko nalot na generała Kufla, szefa WSW, a ten stary. Ubol, NKBudzista, był na tyle kuty, że już dawno to wyniósł z domu, a wszystkie dokumenty, wie pani, z ich domów to wyparowały w momencie, kiedy Kiszczakowa zjawiła się z tymi teczkami. Oni wtedy dostali sygnał taki, że trzeba to gdzieś zabunkrować. I to jest. Jest tysiące. Ja widziałem na przykład dokument, którego nigdzie nie ma w żadnym archiwum państwowym, wojskowym, łubeckim i innym, dotyczące rozkazu strzelania do robotników. Na wybrzeżu z podpisem generała Jaruzelskiego. Ja widziałem to u wdowy po generale Urbańczyków w Koszalinie. Pojechałem do niej. Wie pani, mi zabrakło no, kilka minut, żebym ten dokument przejął, ale wkroczyła córka do pokoju, generał uśmierzył, a mama mi przynosiła w takich, wie pani, składzikach takich pamiątkowych po mężu. Ja patrzę i nie wierzę. Ja mówię, proszę pani, to były lata 90., więc i, i nie mogłem tego y, y, ani sfotografować, ani cokolwiek zrobić. Byłem w ogóle nie przygotowany. Ja wypożyczę ja ten dokument i, i wezmę. I córka wkroczyła do pokoju, gdzieś tam widocznie podsłuchiwała. I skończyło się. Dokument y, nie został mi udostępniony, ale to jest. Ja myślę, że generał Jaruzelski swoje dokumenty to. Prawdopodobnie gdzieś y, mógł ukryć i to będzie y, w Putusku, w tamtej takiej PZP-owskiej szkole prywatnej, która powstała, tam się oni wszyscy komuniści poprzenosili po, i wykładali, on mógł tam to uczynić i tam to schować. Natomiast generał y, y, Kiszczak, y, jeden z pułkowników, y, któremu ufał, mówił, że w połowie lat y, już y, tej trzeciej RP y, to był gdzieś y, 2018. Że wywoził z generałem Kiszczakiem dokumenty archiwalne, nie mówił gdzie, w jakie miejsce i tak dalej. Proszę pani, nie ma woli politycznej, żeby tymi sprawami się zająć, i wszystko i tak to trwa. Pani Lechu, bardzo dziękuję za to spotkanie. Niestety, no nie oczekujemy na nowe rewelacje, ale możemy się ich spodziewać rewelacje, które dotyczą historii naszego kraju y, i mm, ciężko żyć i ciężko przyznać to, że y, taki duży wkład w historię naszego kraju możemy powiedzieć, że miał y, ówczesny zaborca. Dziękujemy bardzo jeszcze dziękuję. raz i y, żegnamy się z Państwem. Państwu również dziękuję za y, udział. W pracach naszego Instytutu i zapraszam na kolejne spotkania. Do widzenia!